Cześć, witam Was. Witam w kolejnym moim nagraniu wideo na moim kanale. W tym filmie pokażę Wam ciekawy program dla systemu Windows, który nazywa się Click Monitor DLC. Teraz pewnie się zastanowicie, tylko słucham sobie OBS, o co chodzi. OBS jest już uruchomiony, no tak, anuluj. Widocznie musiałem go włączyć dwa razy, dobrze. Click Monitor DLC. Teraz pewnie się zastanowicie, o co chodzi. Do czego ten program służy. Nie? Już sama nazwa to sugeruje, także skupcie się chwilę. Dobrze, już wam mówię. Click Monitor DLC służy do sterowania monitorem przy użyciu systemu Windows. Przy użyciu myszki. Możesz sobie pobrać ten program za darmo, on jest freewareowy. Możesz sobie zainstalować go za darmo i użyć sobie do sterowania jasnością, kontrastem, jakoś tam innymi rzeczami, które masz normalnie w przyciskach na OSD, nie? Które się oczywiście teraz wam nie pojawiło, bo ja nie jestem w stanie pokazać, musiałbym mieć Elgato jakieś, albo jakiś grabber, nie? Który bym podłączył pod monitor i bym pokazał wam OSD też, nie? Ale to teraz nie będziemy mówić o OSD monitora mojego, tylko o tym programie. Więc dobrze. Nie będę teraz też tłumaczył instalacji tego, to jest ikonka tego softu, to nie będę teraz tłumaczył instalacji tego programu, bo ona jest najbardziej standardowa, jaka może być, czyli dalej, nie? I instaluj, i w program zainstalowany, nie? Ten programik ma chyba 15 MB tylko, więc naprawdę niewiele. Ale teraz pewnie się znowu zastanowić, nie? Jak to jest możliwe. Sterowanie z monitorem poprzez Windowsa. Pewnie musiałby monitor być podłączony przez jakieś USB albo coś, czy ten deseń. Nie, wcale tak nie musi być. Do tego celu jest wykorzystywany protokół DDC. Teraz nie pamiętam rozwinięcia skrótu, ale Display Control. Coś tam, ale tego pierwszego D nie pamiętam, musimy znaleźć. DDC. No. I teraz musimy... No, co to jest DDC? I tam było chyba napisane. Display Data Channel. O, tak. Menu Control. Display Data Channel. Czyli po prostu kanał danych monitora. Tak by to można było przetłumaczyć na polski. I CI. Ale CI to jest inny protokół, o którym nie będziemy mówili. Bo command, nie, to jest CI, CL, czy jakoś, nie? Więc tego nie będziemy omawiali, tylko DDC. Dobrze, to Display Data Channel, to ten protokół właśnie pozwala na sterowanie monitorem przez komputer. Nie? Wysłanie informacji, że chcemy zmienić jasność albo kontrast do portu DVI, HDMI bądź DisplayPort, bo to tylko cyfrowe te gniazda to obsługują, ale też uwaga, nie? Każdy monitor to obsługuje, to DDC, nie? Musisz sobie sprawdzić w specyfikacji twojego monitora, czy twój monitor wspiera data channel, nie display data channel. Bo jeżeli tego nie wspiera, takiej technologii, to nie będziesz mógł sterować monitorem przy użyciu komputera. Zdalnie, nie? Dobrze, teraz ten programik, jak on wygląda? Po instalacji masz w treju trzy ikonki. Tu masz 100%, czyli tu masz volume,
Volume jest dostępny tylko wtedy, jak twój monitor ma głośniki. Mój monitor ma zainstalowane głośniki, bo ja mam AOC Z2700 coś CC, coś tam, taki model. Modele monitorów są straszne. Oznaczenia monitorów i telewizorów zresztą też, nie? Nie do zapamiętania, więc z góry przepraszam. Dalej mamy... macie. Tu. Z7G2G5. Nie, 27. G2G5. To jest mój monitor od AOC. Nie? Druga ikonka, ta zielona, to jest... kontrast. I tu macie, widzicie informacje, nie? Wszystkie na temat synchronizacji pionowej, wertykalnie, jak to się nazywa, barwy, kolorów i tak dalej, nie? I tu pod spodem jest napisane Arrange icon by drag and drop. Use mouse wheel over icons. To jest wokół ikonki, nie? To użyć tak, po wyświetleniu tego panelu. Ale o ten panel za chwilę wam omówię. I ta trzecia ikonka, ta czerwona, to jest brightness, czyli jasność. I tu macie, znowu, V to jest częstotliwość chyba wertykalna, czyli pionowa. A C to jest pozioma, z tego co ja rozumiem. Pod spodem mamy kolory, barwę kolorów, temperaturę kolorów i znowu informację, że można używać kółka myszki, nie? No i po kliknięciu na ikonkę, którą z tych trzech, pojawia się nam taki panel. I w tym panelu mamy takie suwaki. Tu możemy sobie monitor wyłączyć, ale nie tak jak guzikiem, czyli po prostu power, nie, tylko żebyście nie myśleli, że to jest power, nie? Tylko to jest takie wyłączenie matrycy. Jak sobie na to klikniecie, to pojawia się ostrzeżenie, że jak nie wiecie co robicie, to możecie mieć problem, nie? Ja sobie tego oczywiście nie będę robił, bo będę miał problem z nagrywaniem filmu, nie? No właśnie. Bym ja sobie wyłączyłem monitor, nie? W ten sposób. I musiałem wyłączyć system. I włączyłem go ponownie, nie? I się włączył. Ale miałem problem niewielki, nie? O, tutaj mamy dwa suwaki. Zielony i czerwony kolor. Czyli teoretycznie te kolory możemy sobie regulować kółkiem. Teraz kręcę kółkiem myszki i się suwaki przesuwają. Ale można też w ten sposób, nie, sobie płynniej przesuwać myszką. Ale to wtedy działa, te dwa suwaki działają tylko wtedy, jak masz włączoną opcję tutaj, tę temperaturę wybraną na profil kolorów na user. To wtedy, o widzicie, teraz się pojawiły cztery suwaki mamy. Czerwony, zielony, niebieski, czerwony, zielony, jasnozielony, niebieski, ciemnozielony i taki pomarańczony. I sobie możemy kolory ustawić, nie? Jak mają wyglądać, nie? Teraz oczywiście wybiorę opcję Reset Monitor. Jak ja ją wybiorę i kliknę OK, to sobie zresetowałem ustawienia OSD do domyślnych. Bardzo, bardzo fajna rzecz, jak sobie nakręcisz sobie coś tutaj, nie? Dalej mamy źródło, czyli tutaj pod temperaturą kolorów. Czyli możemy sobie przełączyć z źródła. Mój monitor obsługuje źródła VGA, DisplayPort, HDMI 1 i HDMI 2. Ja teraz mam podłączony komputer po DisplayPort. Jak ja przełączę na przykład na VGA, kliknę, pyk i potwierdzę, to prawdopodobnie mi się monitor przełączy na inne źródło.
ale teraz tego robił nie będę, bo mogę mieć problemy z OBS-em. Nie? Zobaczycie, mi się nic nie przestawiło w OBS-ie, ale nie powinno. Ok, jest dobrze. Dalej mamy kolejną fajną funkcją, jest brightness, czyli jasność monitora. Możemy sobie tutaj kręcić i regulować jasnością monitora. To nie jest jasność programowa, tylko sprzętowa. Bo jak ja włączyłem sobie OSD, no nie udowodnię wam tego, bo mówię, nie mam Gabriela Elgato. To bym po prostu, jak ja teraz mam OSD i kręcę, po prostu, o, wyłączyło mi się. I jak kręcę, to, no bo jak zaczynam kręcić, to mi się wyłącza OSD, bo to prawdopodobnie tak musi być. Ale jak ja zrobię jasność na 100% przy użyciu tego programu, to w OSD mam jasność na 100%, nie? A jak ja skręcę jasność tym programem, tym Click Monitor DDC na 0, to jasność mam w DDC, w OSD na 0. Czyli jak widzę, no nie widzicie tego, bo musicie mi uwierzyć na słowo. Bo mówię, nie posiadam Elgato, musiałbym to sfilmować jakoś telefonem, a ja nie jestem w stanie, bo jedną ręką, drugą rękę mam troszkę niesprawną, wiecie, więc jakbym mógł, miał obydwo niesprawne, to bym jedną dłonią filmował telefonem, a drugą tutaj operował programem, nie? I bym po prostu to wam pokazał, że to rzeczywiście działa. Nie, no ale no, musicie sobie pobrać, bo to sprawdzić, pobrać ten programik i się pobawić. Bo ten program jest darmowy. Robimy reset, żeby sobie przywrócić do domyślnych, ok. I co tam jeszcze ten programik oferuje? Kontrast. Tu możecie w podobny sposób sobie regulować kontrastem i volume, czyli głośność tego. Może jak ja przełączę sobie tutaj w systemie głośność na monitor. Tutaj macie 27G2 5G5. To jest mój monitor. Powinien grać. O nie, no głośniki mojego monitora to sami trzeszczam, bo one coś albo już dogrywają, albo coś nie kontaktuje, nie? I słyszycie takie, o, trzaski, nie? No, bo powinien być dźwięk, musiałbym wyłączyć monitor. Przez chwilę mogliście mnie słyszeć, nie słyszeć wcale, bo jak ja wyłączyłem monitor, to odłączyłem sobie mikrofon, bo ja go mam podłączonego do monitora. Z góry przepraszam, nie? Dobra, no ale teraz wyłączyłem i włączyłem monitor i zobaczymy, czy mamy dźwięk prawidłowy. Tak. Już powinno być dobrze, nie? Już trzasków nie ma, nie? Ale po prostu jak klikniecie sobie na tutaj na dowolną ikonkę, to macie jeszcze volume. To sobie możecie tutaj ten trzeci pasek skręcić kółkiem i zobaczycie też, że skręcił się volume. I w monitorze też się to, z OSD monitora się też to stało, nie? To nie jest tylko systemowa głośność. Tylko sprzętowa. Dobra. No i co jeszcze ten programik oferuje? Tu do góry mamy jeszcze dwie opcje. Turn off i rescan. Turn off to jest wyłączenie monitora, o którym właśnie mówiłem. To takie wyłączenie matrycy. A tu mamy restart program for rescanning monitors. Aha, tu jak podłączysz sobie drugi monitor, to musisz sobie kliknąć rescan. To jest takie odświeżenie, nie? Dobrze. Tu macie jeszcze opcję show on hide default audio device volume.
Show AM or hide default audio device volume notification, czyli ikonkę będziesz miał jeszcze i mute, czyli wyciszenie monitora urządzenia audio. No, no i tu jeszcze mamy to power off, on i tutaj rotate display nie używajcie, bo to jest obrócenie monitora. Jak sobie na to klikniecie, to obróci wam się monitor, matryca. Jeżeli nie macie monitora z tak zwanym pivotem, czyli do orientacji pionowej, to możecie mieć potem kłopot nad kłopoty, żeby obrócić monitor z powrotem. Będziecie musieli monitor jakoś obrócić fizycznie, żeby sobie obrócić normalnie, nie? Bo to jest już programowe, to już nie jest fizyczne, sprzętowe. Nie? Także z tą opcją rotate display uwaga, bo sobie możecie jajca narobić. Będą to potem nerwy i mogą być potem cyrki, nie? Reinstalacja programu też nic nie pomoże. Bo to jest już systemowe w Windowsie. Dobrze. Co jeszcze? Pod prawym klawiszem myszki mamy takie opcje. Tutaj mamy wersję programu. Możecie sobie kliknąć, żeby wyświetlić ten panel. Najnowsze na to nagrywanie to 7.2. Settings. W ustawieniach programu mamy odgroma opcji, bo ten program jeszcze obsługuje CI czy tam CL. Nie, ten protokół. Chwilka, muszę zrobić przerwy. Czekajcie, przesunę to okno, bo muszę to zatrzymać. Dobrze, jestem z powrotem. No i w tym okienku settings, co my tu mamy. General settings to ogólne ustawienia. Tu możecie sobie różne ustawienia automatyczne, włączanie po starcie systemu, ścieżki do logów, zapisywanie ustawień w pliku, w jakim mają się pliku zapisywać, save settings in, no właśnie, log file, czy mają być logi zapisywane, czy nie, monitor under cursor, monitor pod kursorem, jest naprawdę dużo to opcji, kolory, color of icons, ikon, tych ikon, to, tych trzech, nie? Możecie sobie zmienić kolor jasności, kontrastu, głośności, speaker, jeżeli tak dany monitor obsługuje taką opcję, włączanie i wyłączanie głośników oraz saturation, czyli na te nasycenie kolorów. Mój monitor od AOC nie obsługuje, a nie jest chyba, saturation, tu, tak, tu, o, tam gdzie mam kursor, to obsługuje. Możemy sobie kolor zmienić na przykład na jakiś inny, nie, i sobie skustomizować, indywidual front font, czy możemy sobie tutaj czcionki pozmieniać, nie, różne. And icon setting for each monitor, dla wybranych monitorów, tak proszę bardzo, możemy sobie to pogrzebać. Naprawdę jest tego dużo. Manage mouse, tym możemy tutaj zarządzać regulowaniem jasności oraz innych parametrów przy użyciu myszki. Możemy to wyłączyć. Obsługę kółka myszy, nie? Jeżeli to wyłączymy i klikniemy apply, czyli zapis, to teraz nie pójdę regulować. Czekajcie, bo znowu weszłem do ustawień. A nie, aha, bo zapisałem i restartuję. Dobra, i teraz nie dalej idzie regulować kółkiem. To może na ikonce jakoś, no nie wiem, no trudno mi powiedzieć, bo jak ja to miałem włączone, to tam opcje to tutaj anti-dice mouse wheel, nie, tu jak jest opisane, if this option is unchecked, mouse wheel actions are
A, jest ignorowane kółko. Czyli dobrze mówiłem. Apply, włączymy tą opcję z powrotem. Co jeszcze fajnego to mamy? Możemy sobie repeat delay, to możemy jakieś opóźnienie tutaj ustawić. Clicking icon with knock. Tutaj dokładność. Toggles tu na między zdefiniowanymi ustawieniami. Jeżeli klikniesz sobie na kółko, nie, to sobie możesz tutaj ustawić dwa jakieś tam dwie wartości, na przykład jasności, i się szybko między nimi przełączać, nie? Dalej mamy key combination, czyli po prostu nic innego jak skróty klawiszowe do konkretnych wartości. Command line, czyli możemy wprowadzić w CMD jakąś komendę i też wywołać. Nie? Daną wartość, na przykład nie wiem. Musimy ustawić chyba wartość jakąś. No nie wiem, piszemy BRTH 100 albo 50. Taką wymyśloną komendę tej brightness, nie? 50 i klikniemy apply. I teraz jakbym wprowadził to w komendę. No szczerze wam powiem, nie rozumiem tego i nie rozumiałem. Ja ten program mam 2 tygodnie w zainstalowaniu, prawie 3, więc się bawię tym. I ja tym command line'ami nie rozumiem tego, więc się nie wypowiem. Błędy się pojawiały, że takiej komendy nie ma, nie? Dobra, manage hotkeys, to tutaj mamy jeszcze skróty klawiszowe do pozostałych funkcji programu. Możemy ustawić. Activate hotkeys, tak? I tu możemy, a nie wywoływanie CMD. No dobra. Ale bym musiał jakąś Ctrl Shift C. Ctrl Shift A. No dobra, mam nadzieję, że niczego nie przestawiłem w OBS-ie. Muszę przestawić to okno, bo się go nie da. A nie da się schować, ale. Dobra. I tu wprowadzimy komendę ipconfig. ipconfig z parametrem all. No dobra, apply. Ja cię kręcę. Jeżeli takie coś będzie, to jest naprawdę boskie, aby to było. Okej, wychodzimy z ustawień i teraz chowamy OBS-a. Ctrl, Shift, A. No i co? No i komenda się nie wywołuje, chyba że CMD trzeba odpalić. CMD, no niezłe, rozbudowany ten soft. Nie, nic się nie robi. Ctrl, Shift, A. Nie. To nie działa tak jak ja myślę, że wywołuje ci komendę jaką chcesz, nie? No to byłoby już super, no ale to w ogóle to fantazja by to była super do wykorzystania. No ale always deactivate in this page. No zawsze nieaktywny na tej stronie. Dobrze. Zapiszemy sobie to, usuniemy, nie? Dobrze. Jak to niczego tutaj nie przedstawiłem? Nie. Dobrze, w porządku. Manage menu entries. Entries to po prostu zarządzanie jakimiś tam pozycjami menu. Bo entry to jest pozycja. Entry pozycja będzie jakaś wartość. Optional comment, to możemy jakaś opcjonalna komenda. No dobra, wpiszemy tutaj IP config.
Epicowy call. Dobra, apply. Zapisz, ok. I zobaczymy, czy to się w menu programu pojawiło. Pod prawym klawiszem myszki. Entry. Nie. Jest, IPconfig all, na samym dole, proszę bardzo. No, no to dobra, nie będę wam zabierał czasu, musicie się pobawić, bo pożycie się pokazują, ale nie działają, więc... To jest komend, a tu... bo to jest opis, a tu jest komenda. To czekajcie jeszcze raz. IPconfig, a tu komenda, czyli to, co wpisujemy w CMD. No dobra, apply. Jeszcze raz podprawiam. A to co to jest za opcja? Zaznaczenie może, żeby to działało. Dobra, nie będę wam zabierał czasu. Musicie się pobawić, bo to jest takie, według mnie niepotrzebne już byłoby w tym programie, ale też ciekawe, nie? Dobra. Timer, transfer limits. Tu możecie sobie jakieś limity jakieś nałożyć, z tego co tu widzę. Autorun command lines i uruchamy, chyba że tu chodzi o te komendy CL cały czas, a nie CMD, nie? No musicie mi, proszę opiszcie mi to w komentarzu. Autorun comments, nie? Prawdopodobnie tak, bo tu chodzi o te komendy OSD, monitora. Mamy jakiś bardzo zaawansowany monitor, z tego co tu dochodzę do wniosku. Dobra. Dump values, ty możemy sobie tutaj zresetować. Nie, dump. Bo dump to wiem, to podniesienie do góry, nie na FB, a na dump. Damy by, ale to z P. Wysypisko. No to wymazanie. Ty dobrze mówiłem, tak, dam waju to wartość. Wyjąłem wartości zrzutu. To może chodziło o zrzut pamięci, dobrze. No to w tym, a jeszcze autorun comments, możecie sobie tutaj jeszcze automatycznie jakieś uruchamiany comment po włączeniu monitora ustawić, nie? Dobrze. Tu jeszcze mamy apply, to jest zapisywanie ustawień, default settings, resetowanie i help, to jest pomoc programu. Dobrze. Co jeszcze? Już pokrótce z tego opiszę wam jeszcze opcji, nie? Zamknę ten. Schowam tego OBS-a. Settings. Turn off monitor. To jest wyłączenie monitora. To macie skrót klawiszowy. Rescan. VCP codes. Czyli jakieś kody VCP. Reading. Trzeba poczekać. O i proszę bardzo. Mamy kody VCP, to bardziej dla zaawansowanych użytkowników. Uninstall program, czyli możemy odinstalować go z systemu. Check for update, możemy sprawdzić, czy jest nowsza wersja. Jeżeli się nic nie pojawia, to jest najnowsza wersja. Help to jest pomoc. Terminate program, czyli możemy go zamknąć. Entry, to są właśnie te całe wartości. Menu. Pozycje. No i tutaj pododawałem jeszcze, nie?
Zeus pozwoliłem sobie wyciąć, nie? Tutaj przykładowe z wartościami też można sobie pododawać. Dobra, no i to byłoby tyle. Sobie pozwolę to usuwać. Tutaj jak widzicie sobie dodałem, nie? Brightness 80, kontrast 50. P to jest temperatura kolorów, DisplayPort, czyli źródło i takie, po prostu taki skrypt. Jak go wybiorę, to po prostu automatycznie mi się monitor przyłączy to na określone źródło z określonymi wartościami jasności, kontrastu i tak dalej, nie? No, to też bardzo może być przydatne. Dobra, i się będę z wami żegnał, bo cały program omówiłem. Może być, na pewno się komuś przyda, nie? Ten program się nazywa Click Monitor DDC, jest darmowy, linka dostaniecie do dobrych programów, bo ja polecam pobierać sobie programy z dobrych programów. Ale jeszcze wam chcę pokazać coś. Dobre programy, proszę bardzo. Że jeszcze chcę wam pokazać jedną rzecz. O, co to się... jakiś błąd pojawił. F5. Nie ma błędu serwera. Czasami się tak dzieje, przez to moje DNS. Jeszcze raz trzeba włączyć. No chyba, że im serwery wysiadły. Bo włączę inną przeglądarkę. King Monitor DDC do dobre programy, proszę bardzo. No mamy, proszę, pierwszy link. No, prawdopodobnie jest jakaś awaria, bo jest błąd 500. Dobra, ale linkę dostaniecie do tego w opisie, bo chciałbym wam pokazać, żeby nie pobierać programu poprzez pobierz program, tylko tutaj będziecie mieli linki do bezpośrednie czy jakoś, nie? Jeżeli nie macie konta na dobrych programach. Bo jak klikniecie sobie po lewej stronie na pobierz program, to po prostu ściągniecie sobie asystenta dobre programy i on wam zainstaluje jakieś tam AdWare, jakieś reklamy. A jak tu klikniecie, to pobierzecie sobie normalną instalkę. A jeżeli masz konto na dobre programy, to po prostu, bo korzystasz na przykład z forum, to nie będziesz miał tego problemu wcale, nie? No. Ja konto posiadam, więc ja problemu wcale. Ja już o tym w ogóle nie myślę, bo jest tylko jeden guzik, pobierz program, nie? Ten asystent wtedy nie działa. Dobrze, cześć. Z tej strony był Dawid z Psikła. Pozdrawiam was wszystkich. Przepraszam was troszkę za jakość mojej mowy, ale coś mam taki trochę... jaki katar chyba. No dobrze, cześć.